No cóż mogę wam powiedzieć, widzowie? To wszystko to był oczywiście prank, a Adi jest ze mną. Witam cię w końcu ponownie. Ponownie mógłbyś mnie przywitać, jakbym faktycznie odszedł. Koleżko. Ale nie odszedłeś. Ale nie odszedłem, ja to cały czas byłem. To był taki prank, pyry Anyky. Tak, po polsku żart, widzowie, jakbyście nie wiedzieli. Tak, czytaj po polsku żart, komedia, zabawne. Specjalnie przygotowaliśmy wszystko dzień wcześniej, żeby było autentycznie. I no i chyba się w miarę udało, bo tam widziałem, że kilka osób chyba faktycznie się na to złapało. Niektórzy tak, niektórzy nie, ale się widzę, jakkolwiek udało kogokolwiek nabrać. Tak, i to szczerze mówiąc, ja nie myślałem, że się uda. Ja bardziej myślałem, że będzie na zasadzie takiej, że wszyscy będą widzieli, że no tam Hedosi se żartuje oczywiście. A tu niektórzy faktycznie uwierzyli w to, że tak jest. I to chyba no. Dlatego, że faktycznie się Ciebie nie było przez marzec, bo nie miałeś, no, byłeś zajęty, a tu nagle kwiecień, a cię jeszcze nie ma, nie? W sensie, nie było nic mówiąc, żebyś coś nagrywał, nie? Ale mimo wszystko, nic nie przebije zeszłorocznego Prima Aprilis, ponieważ wyszedł największy żart w historii ludzkości, którego nie przebije absolutnie nic innego, czyli film Morbius. I to już będzie najlepszy żart na Prima Aprilis w historii ludzkości chyba. Odcinek bez wspomnienia o Morbiusie, jaki jest zły, a zwłaszcza na 1 kwietnia, to po prostu do nie ma możliwości, nie da się tak. No nie da się. Szczególnie, ja szczerze, jak wyszedłem z tej sali kinowej wtedy, ja myślałem, że oni serio dali ten film na 1 kwietnia, dlatego, że po prostu, dobra, to jest żart, to dodamy na 1 kwietnia, bo tak ten film można opisać. Oczywiście. Dobra, więc cóż, my tylko chcieliśmy wam ogłosić, że oczywiście to był żart, tylko myślę, że fajnie byłoby to ogłosić. I przy okazji, bo tam wspomniałem w tym pranku, że Adi ma jakieś nowe hobby i... Nie skłamałem was, o dziwo, Adi ma nowe hobby i ogólnie dzisiaj miałeś powiedzieć ogłoszenie tego nowego hobby, że Adi coś tu będzie robił, więc myślę, Adi, że mógłbyś powiedzieć, co to będzie, zdradzić, ukryć ziomkę tajemnicy, o tak to może powiem. Mogę. Na razie jeszcze nie powiem tak dokładnie i wszystkiego szczegółowo, ale może powiem tak, potrzebny jest mi Photoshop i taki pewien tytuł, który się nazywa Jojo Wyspy. Jojo Wyspy plus Photoshop równa się skanlacja, czyli tłumaczenie... zagranicznych mang na język polski. Tak, Adi został amatorskim tłumaczem w ostatnim czasie. No i pierwszy rozdział mam gotowy. Miało być ogłoszenie dosłownie dzisiaj, bo to chyba, nie wiem, kiedy to będzie na kanale, chyba 2, nie? Kwietnia. Tak, 2 kwietnia. No właśnie, i to miało być razem z tym wstawione już, ale trochę się przedłużyło. Mam tam jeszcze trochę do poprawienia, więc pewnie będzie o wiele później, ale no, będzie, jak się nie mylę, będzie osobna kategoria, gdzie będę to wstawiał po prostu i będzie można sobie tam to przeczytać. Także wbijajcie na Discorda, bo tam będziemy was informować o tym, bo powiedzmy, jakkolwiek to nie zabrzmi, będzie to sygnowane logiem ekipy 232. O, można to tak ładnie określić. Po części tak. No, także po prostu Adi wam będzie tam udostępniał, także taki mały prezencik na powrót po miesięcznym niebyciu. No, także to nie jest też tak, że ja nic nie robiłem, jakby ja tam w ogóle jakieś pomysły wymyślałem, przy okazji zdążyłem cały rozdział Lodolands przetłumaczyć już, tylko że tam jeszcze mało poprawek mi zostało, drugi jest w trakcie. Chociaż szczerze nie wiem, czy jak nie zrobię drugiego, to po prostu nie wrzucę od razu pierwszego i drugiego naraz jednocześnie. Albo w ogóle poczekam, aż wyjdzie trzeci, zrobię trzeci i wrzucę 3 naraz. Okej, w każdym razie wszystko będziemy wam ogłaszać na kanale i też na Discordzie, także wszystkie będziecie wiedzieć. Tak. No i dobra, no to w takim razie już na tyle. Wracamy normalnie już do rzeczywistości od poniedziałku. No i w sumie tyle. Dobra, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa, pa. Yo.